Ja nad samochodem bez przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej 3 tony wolno ci wjechać za ten znak? Czy jadąc, bo to bardzo ważna rzecz, tak? Jeszcze raz. O rzeczywistej masie całkowitej 3 tony. Tutaj ten, jak właśnie widzimy, widzimy ten znak na załączonym filmie. Określona waga, czyli masa naszego pojazdu, dotyczy się właśnie rzeczywistej masy całkowitej, więc zakazuje nam tutaj wjazdu pojazdami o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3 ton. Jeśli mamy pojazd, który rzeczywiście waży 3 tony, więc mieścimy się w tych granicach, nie mamy tutaj przewyższonej rzeczywistej masy całkowitej, więc jak najbardziej możemy tutaj pojechać, więc odpowiedź będzie tak.